Mariusz Wach, po ważeniu. Skomentuj wagę, czy ile ważysz nie jest tyle ważne, co pokazał Andy Ruiz właśnie? Nie, no wiecie, u mnie to nie ważyłem wagi nigdy, nie kontrolowałem zbytnio. Po prostu przychodził czas treningów, trenowałem, zdrowo się odżywiałem. Nigdy na żadnych specjalnych dietach nie byłem. Ta waga sama naturalnie tak, ona schodzi. To samo teraz z Ruizem, tak, 283 funty, więcej niż przed pierwszym pojedynkiem. Myślę, że on się z tym dobrze czuje, z tą wagą. Na siłę gdzieś odchudzać go, jakieś specjalne tam diety, myślę, że to by nie służyło. Mariusz, słuchasz opinii, że przyjechałeś po wypłatę, zwracasz na to uwagę, czy nie? Piotr Wilczewski zwraca uwagę na fakt. Dwie walki, kiedy przygotowywałeś się krótko, obie wygrałeś. Nie słucham, bo tu wiecie, większość tych ludzi, 99,9% nie zna się w ogóle na boksie. To poważny procent. Nigdy nie byli na sali treningowej, nigdy nie byli na moim treningu i pewnie nigdy nie byli na żadnej mojej walce, więc to nie słucham, no. Wiesz, jakbym miał słuchać, to ja już bym dawno nie boksować, bo już po pierwszym moim treningu, kiedy się pojawiłem się na sali treningowej, już byłem spisany na straty. Mój trener powiedział, że ja się nie nadaję do boksu, tak? Później jakieś pierwsze walki, tak samo, krytyka całkowita, później przegrane pierwsze. I już po każdej walce, tak? Po każdej walce, po każdym treningu słyszę, że się nie nadaje. No nie nadaje się, a jestem w tym miejscu, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tak? Gdzie nie jedna osoba, nie jeden zawodnik na świecie chciałby się tutaj znaleźć. Mariusz, parę pytań jeszcze. Pierwsze z nich, te ostatnie przygotowania już tutaj. Na co zwrócił uwagę Piotr Wilczewski, zgodzi się lub nie, że ty możesz to przegrać albo wygrać w głowie. Że najtrudniej ciebie przestawić na ten, nie wiem, agresywny sposób boksowania? Myślę, że to każdy to wie, również... Ale żebyś ty wiedział, Mariusz. Tak, ale myślę, że już powolutku dociera to. To jest identyczna walka co z Millerem. Muszę naprawdę spiąć się na wyżyny, muszę to tak poukładać w głowie przed samą walką, na już tak jak jestem w szatni na rozgrzewce i muszę wyjść do tej walki naprawdę z przytupem. Jak wejdę, jak to mi się uda w głowie poukładać, jak wejdę, to nie obawiam się o wynik tego pojedynku. Dylan White powiedział, że chce wejść agresywnie, zniszczyć cię, być jednym z pierwszych, znaczy nie jednym z pierwszych, tylko pierwszy, który pokona cię przez KO. Dobrze, bo to wiecie jak to, on się tak nastawi, a z rundy na rundę mu coraz będzie gorzej ta głowa funkcjonowała, tak? On się nastawi, że w pierwszej rundzie mnie trzaśnie, przeboksujemy pierwszą, przeboksujemy drugą i... I ciągle wach stoi. A dla niego będzie w głowie, kurczę, miałem wygrać przez knockout, a on stoi dalej, tak? Nabiera się wysiły, tak? To on sobie musi z tym też poradzić, tak? Ja już mam wszystko w miarę poukładane, czekam do jutrzejszego dnia, do szatni. Ja tutaj jestem bez żadnej presji, zero presji. Większą presję miałem wychodząc do Gruzina w pierwszy czas niż tutaj. A to ciekawe, powiedz dlaczego? Tam miałem więcej do stracenia. Przegrałbym z Gruzinem. Game over. To już bym już sam się musiał zastanowić nad tymi boksami, nad tym wszystkim. Tutaj każdy wie, że ile czasu miałem na przygotowania. Wiesz, przegrać z czołówką światową, wiadomo, nie nastawiam się na przegranie. No właśnie, wszyscy źle zabrzmiało. Jak przegram. Przyszło być coś, czego będziemy rozmawiać po walce, tak? Wiesz, myślę, że ja sam tak czuję, że będzie naprawdę fajnie. Dylan White, jedna rzecz dotycząca Dylana White'a. Rozmawiałem ten temat z Eddie Hearnem, bo były spekulacje, że on o tym, że z tobą będzie walczył, wiedział od dawna, natomiast starym zwyczajem promotorskim przedłużono jak najbardziej chwilę, kiedy tobie o tym powiedziano. Ale Eddie Hearn powiedział, że to jest zupełnie nieprawda, że decyzja
stosunku do, jeśli chodzi o White'a i ciebie na tej gali zapadła w tym samym czasie, że on nie ma tej przewagi kilku tygodni przygotowań. Ja też myślę, że jakby wiedział wcześniej, to było ogłoszone, tak, czy przez jego jakiś tam sztab, czy jakiś tam dziennikarz na pewno by się o tym dowiedział, tak, by to o tym pisali. Myślę, że może przygotowywał, może coś było na rzeczy, że na jakiejś gali wystąpi pod koniec roku, przygotowywał się do tego pojedynku, wskoczyła ta gala, wskoczyła ta walka dla niego, zgodził się z uśmiechem na ustach. Później przyszło nazwisko Wach, to już taka ta miga musiała zrzegnąć, tak. No właśnie, bo on był najpierw ogłoszony po tobie, ale to były kwestia kilku dni. Tak. Ostatni typ. Anthony Joshua, Andy Ruiz. Kurczę, kibicuję Joshuę, tak. Wiadomo, obydwoje są świetnymi zawodnikami. Ruiz mistrzem świata, tak. Ale gdzieś tam technicznie w ogóle, stylowo, tak, to bardziej mi pasuje Joshua. Też mówiłem, że w tej pierwszej walce chciał za bardzo pokazać się przed amerykańską publicznością. Miał knockdown, Ruiz był liczony, mógł go wyboksować na spokojnie. Ten drugi knockdown również mi przyszedł. On za bardzo chciał się pokazać, chciał go znokautować za wszelką cenę i w tym gdzieś pół dystansie wymianie jeden knockdown, drugi i do domu, tak. Ale myślę, że tutaj będzie, również ma presję, mega wielką presję. Mega. Mega, Ruiz uśmiechnięty, cięższy, on ma to w tyłku, wiadomo, trenował, tak, robił swoje, trenował najciężej jak mógł, tak, do tego pojedynku, ale on nie ma tej presji, tak. Joshua ma za to wielką presję, będzie chciał się odbudować, pokazać się z jak najlepszej strony, bo jak nie wygra dzisiaj, to naprawdę będzie musiał się zastanowić dalej, tak. Wiadomo, on będzie dostawał walki, ale czy jego honor na to pozwoli, żeby walczyć w jakichś tam nieznaczących galach. I przy tych pieniądzach, które już zarobił. Właśnie, tak, to też na pewno. Pieniądze tak samo u niego grają rolę, że on już nic nie musi pokazywać, udowadniać. Był mistrzem olimpijskim, mistrzem świata. Więc naprawdę ta walka dla niego jest dużo znaczy, będzie dużo znaczyło dla niego. Mariusz Wach, Dylan White, jutro około 11 w nocy, dosłownie na pustyni w The Riot. Bardzo dziękuję, Mariusz, i jak zwykle mówię każdemu pięściarzowi, niech wygra lepszy. Dokładnie. Dziękuję bardzo.